Witam wszystkich bardzo serdecznie, mówi do was senior gracz, a to jest kolejny odcinek moich przygód w świecie gry Subsistence. Moi drodzy, na początku jak zwykle bardzo serdecznie dziękuję za wszelkiego rodzaju polubienia, komentarze i subskrypcje, które pojawiły się od opublikowania poprzedniego odcinka. Mam nadzieję, że ten będzie dla was również interesujący, chociaż poprzedni, powiedzmy sobie, był bardzo statyczny, taki gospodarski, kręciłem się koło domu i powiem szczerze, ten w zasadzie będzie dosyć podobny, bo też nie mam zamiaru się wybierać na żadną daleką wyprawę z tego prostego względu, że zostawiłem pracujące generatory, żeby uzupełniły odpowiednio energię, bo będzie nam ona dzisiaj potrzebna do wytwarzania pierwszych szyb, a te szyby oczywiście, czy też okna, powstają przede wszystkim ze szkła, no i na to będę potrzebował i energii, i masy. Z drugiej strony zastanawiam się właśnie, czy by nie zanurkować w związku z powyższym po piaskowiec i tego piaskowca więcej troszeczkę nie wyciągnąć i nie przetopić, ale zanim to zrobię, no to musiałbym sobie naprawić kilof, to znaczy nie tyle naprawić, co zrobić nowy kilof, wziąć go ze sobą i być może troszeczkę ponurkować. Dobrze, na razie udało mi się znaleźć dwa kawałki złomu. Tam niestety nie, to nie jest trzeci kawałek złomu. Jak było widać, kawałek rudy żelaza pod samiutką bazą. To też jest fajne czasami właśnie, że się w pobliżu bazy albo w samej bazie pojawia skrzynka na przykład. No coś tam mignęło, jakieś zwierzę. Misiek. Dobrze, to był chyba złom i deski z tego co pamiętam, a jeszcze sznurek, dobrze. Sznurek, złom i deski. Oj, deski mam tylko dwie, a to jest akurat tyle ile trzeba? Nie, bo trzeba cztery. To oznacza, że trzeba będzie się zająć pracami stolarskimi trochę i trochę desek wytworzyć, ale to nie teraz. Nie teraz, bo teraz tylko te dwie deski, żebyśmy mogli zrobić sobie kilof. Tutaj wali się wiązka drewna. Tak jak mówię, chcę porównać, czy ilość popiołu jest taka sama w przypadku właśnie drewna, jak i w przypadku brykietu. Bo jeżeli tak, no to ok, to jest wszystko jedno, czym będę palił. Jeżeli nie, no to będę palił tym, co da mi więcej oczywiście popiołu. Dobrze, wobec tego mamy kilof nowy zrobiony na wszelki wypadek. Surowce odstawiamy i idziemy ponurkować. Generatory pracują. Niech pracują. W momencie, kiedy dobiją do 2000, wyłączą się samoczynnie. O proszę, o tym mówiłem, pod samiutką bazą skrzynka. Też miło z jego strony. Czy coś tutaj jeszcze mamy? Tu już na razie nic nie mamy, z tym, że tam coś rośnie. Tak, i jeszcze przy okazji misiek. Mogłem przebiec i zebrać w biegu. A tak to będę musiał krążyć. Dobrze, gdzie ten misio? Został. Ok, w porządku. Wobec tego okrążymy plażę. O, i zobaczymy, co to takiego dobrego jest. Pewnie cebula. Tak jest, to jest cebula. Dobra, to co, zanurkujemy, poszukamy piaskowca. Na razie widzę wodorosty, a to też cieszy. Ok, i zaraz tutaj mamy pierwszy kawałek piaskowca. Dobrze, złapać oddech. I płyniemy, szukamy dalej. Nie za głęboko. Przecież nie będę się o ten piaskowiec zabijał. O, i jest kolejny.
Ilof jeszcze wytrzyma? Jeszcze wytrzyma. Dobrze. Ło! Oddech. I płyniemy dalej. Przy okazji, tak jak mówię, o, widzę już dwie kępy wodorostów. Nawet trzy, nawet cztery. Dobrze, weźmiemy tak od najpłytszych. Raz, dwa, trzy. Oddech, oddech. O, w ostatniej chwili. I w dół. Po czwartą kępę. Tam muszelka, świetnie. Ale ja oddech najpierw. Dwie nawet. Bardzo dobrze. Jak widać, perły się przydają do ulepszania broni i nie tylko. Więc zupełnie spokojnie. Pach, pach. Dobra, i oddech. O! Trochę mi oddechu zabrakło. Ale to nie szkodzi. Schodzimy po następną. I tam jeszcze widzę. O! Ten piaskowiec tam już jest za głęboko. I do góry, do góry, do góry. Oj, oj, oj. 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 Dobra, i tu jeszcze widziałem wodorosty. To popłynę po te wodorosty. Bo już teraz za bardzo ryzykować nie chcę. I po tą jedną perłę tam głębiej już nie zejdę. No dobra, słuchajcie, jest to jakaś motywacja do tego, żeby sobie zbudować stację nurkowania. To muszę zobaczyć, co ja do niej potrzebuję. Ale wypłynąłem zasadniczo po piaskowiec dzisiaj, więc... Okej, już go widzę. Więc będziemy wydobywać piaskowiec. I zobaczymy, czego trzeba do stacji nurkowania. I czy ja jestem już w stanie to wytworzyć, czy jeszcze nie. Czyli jak widzicie, troszeczkę mniej interesuje mnie jakby rozbudowa bazy w tej chwili, a trochę bardziej właśnie pozyskiwanie sprzętu, który pozwoli mi poszerzyć eksplorację tego świata, również właśnie pod wodą. Ale na razie, jak powiedziałem, to jest polowanie na piaskowiec. I... mam nadzieję jeszcze trochę go wydobyć. Jak tam u mnie ze zdrowiem, nie najgorzej. Troszkę się podkopiłem, ale tylko troszkę. Dobra, tam nie będę wpływał zbyt daleko. Na razie nic nie widzę. A do góry. Jakby się tam gdzieś jakaś skrzynka pojawiła, to ewentualnie wyjdę na brzeg, żeby ją zdjąć. Ale póki co nic nie widzę. O, chyba coś jest. I kumulacja, bo mamy tutaj piaskowiec. Dobrze. I tu mamy wodorost. Przy samiutkim brzegu. To bardzo cieszy, bo płusiutko, tam jest roślinka, to zaraz też ją podniesiemy. Okej, i do wody. O proszę, i wodorost, pięknie. I znowu wodorosty i piaskowiec. Czy Kilof to jeszcze wytrzyma? Wytrzymał, słuchajcie. To mnie bardzo cieszy.
Tym bardziej, że widzę tam kolejne wodorosty. Okej. Złom i roślinka, no to najpierw sobie złom podniosę. Potem i tak tu do wody wrócę, więc nie będzie problema. Okej. I podbiegniemy podnieść roślinkę. Bądź to włókno. Gdzieś tu jeszcze coś widziałem. O, skrzynka. Świetnie. To był dobry pomysł. Zapałki, hura! Bardzo cieszą zapałki. Nie trzeba będzie robić rozpałki. Dobrze. No okej, no skoro już tu jestem, to nie ominę dużego drzewa. I w takim razie wychodzi na to, że będę też musiał poświęcić jeden dzień. Też chcę poświęcić jeden dzień tylko i wyłącznie na łowienie ryb, ale tego już nagrywać nie będę, chyba że taki skrót potem z niego zrobię, bo podejrzewam, że zanudzilibyście się na śmierć, patrząc jak stoję z wędką nad wodą. Dlatego zrobię sobie taki dzień właśnie wędkowania i potem ewentualnie zdam z niego relację. Dobrze, w takim razie zanurzenie znowu pełne i patrzymy, co można z dna podnieść. Dobrze, że są wodorosty, bo ratują czasem życie i to też można powiedzieć na dwa sposoby, bo po pierwsze jest to moi drodzy, składnik diety. Po pierwsze jest to składnik diety, a po drugie oczywiście służą również do wyrobu antidotum, więc w związku z powyższym warto wodorosty mieć. Dobrze, sięgnę jeszcze oba, bo tu jest płytko. Tam jest jeszcze jeden. Aj, ciut za głęboko się okazało. Dobrze, tam jest jeszcze jeden. I potem wrócimy po perełkę. Okej. Tu jest względnie płytko, więc nie powinienem mieć kłopotów z nabraniem oddechu. Dobrze, i teraz wracamy po perłę. A ona jest... tu. I tam jest jeszcze jedna. Dobra. Okej. Powinienem zdążyć z jedną i z drugą, tylko jeszcze się do niej dobrze ustawię. Okej. Do góry. I pełne zanurzenie. I pełne zanurzenie. Raz, dwa, cyk i pełne wynurzenie. Oj! No niestety. Trochę oddechu zabrakło. No i też wytrzymałość spada. Ale to pewnie dlatego, że lekko głodny jestem. Dobra, tam już niżej nie schodzę. Bo nie ma po co. Znaczy po co może by i było. Ale szkoda mi zdrowia. No i co my tu mamy? Tu mamy potas albo żelazo. Pytanie, czy to się uda wziąć. I zdrowia nie stracić. No może być cienko, może być cienko. Ale widzę wodorosty. Oj. Dobra. I znowu burza. I znowu burza się rozpętała. Za chwilę będzie lało. Nie kilofem, ludzie. Gdzie kto widział wodorosty kilofem?
Dobra. Złomi skrzynka. Skrzynki dwie. No to wychodzimy. I mam nadzieję, że dostanę wszystko, co tam widziałem. Czyli tak, skrzyneczki. Okej. Dosyć bogate. Złom i chyba bawełna koło złomu rośnie, tak? Nie, to tylko światło się tak odbijało w złomie. Dobrze. Okej, no to co, trzeba będzie wracać do domu pomału. Jeszcze tylko kilka wymachów dookoła jeziora, ale bez zapuszczania się gdzieś wybitnie daleko. O! I ewentualnie tutaj ten piaskowiec. Dam radę. Do góry, do góry, do góry. Dobra. I teraz na dół. I spokojnie do niego. No. Do góry. Nie trafiłem! Jej, bywa czasem, no. Jak to się stało, że go nie trafiłem? No i teraz będzie problem? Ale chyba przeżyję jeszcze. Ups. Raz. Dobra. Jeszcze przeżyłem. Trochę ryzykuję. Ale kto nie ryzykuje, ten nic nie ma. A ja chcę coś mieć. Więc ryzyko czasami musi się opłacić. Okej. Do góry, do góry, do góry, do góry. Tu jest w miarę płytko. Wodorosty. Dobrze. Oddech. I zanurzenie. Gdzie te wodorosty? Tutaj. Okej. I na brzegu dwie rośliny. I obiad. O, obiad uciekł. Ale są jagódki. Dobra. O, i sporo konopi. I złom. To może i jakaś kiszynka. Ale nie widzę. O, jest mój obiad. Jest mój obiad. Dobrze. Chyba trzeba będzie pomału wracać do domu. Tak nieprzyjemną pogodę. O, ale jeszcze widzę piaskowiec. A przecież na piaskowiec się wybrałem dzisiaj. Więc go jeszcze wydobędę. I do góry. Okej, i potem wodorost też zamykam. I do góry. I tam chyba jest kępa wodorosła. Jakaś roślinka na brzegu. Zaraz zobaczymy. Tak, tu jest kępa wodorostów. I roślinka na brzegu.
Dobrze, moi drodzy. No dobra, okej. Pogoda już się zrobiła naprawdę tragiczna. Mam dosyć tego łażenia, szczerze powiem. Odpłynąłem dość daleko od domu, więc chyba czas do domu wrócić. Nie chciałem się zapuszczać tak daleko na to jezioro, ale tak jakoś wyszło. No teraz jeszcze połażę trochę, pozbieram. Bo skoro już tu jestem, no to okej. O, tam znowu coś rośnie, pewnie jakaś cebula. Tak jest, cebula i jagódki. Dobrze. To tam jeszcze jedno konopie na pewno. I chyba będę już wracał. Chociaż tam jest z kolei skrzynka. Oj, dostrzegł mnie. Trudno. Chodź. Okrutne to było z mojej strony. Ale trudno. Mógł się do mnie nie przystawiać. A tak kiepsko mu poszło. Dobra, ręce umyć i do domu. Na obiad już mam co jeść. W razie czego są wodorosty. Ale są też pomidory i marchewki. Jest oficinalis. I piaskowiec. Potrzebuję dużo piaskowca, bo potrzebuję dużo kawałków szkła. Bo jednak do zrobienia okna trochę tych paneli szklanych trzeba. Okej, dobra. Teraz już płynę, to tak powiem, bez przerwy. Żeby już dopłynąć do domu i spokojnie się tam jakąś pracą zająć. Już mam dosyć tego moknięcia po prostu. Jestem przemoczony, przemarznięty. Niby 10 stopni, ale czuję się dużo niżej. Ewentualnie zanurkuję i dobrze, że zanurkowałem, zobaczcie. Okej. I perełka tam. I wodorości po prawej stronie. Muszę wypłynąć. Już nie mogę się do przodu popchnąć. W ostatniej chwili, a przecież to jest płytko. Okej. I jeszcze to. O, i takie samo kombo, słuchajcie, wodorost i perła. Tylko muszę wypłynąć. Zanurkować. Wziąć jedno, wziąć drugie, przede mną jeszcze kępa wodorostów i po prawej też. I cynk po lewej. A myślałem, że wrócę do domu. Nawet dwie kępy wodorostów. Dobra.
Gdzieś ona tutaj była. Jest. Jest. Dobrze. I ten cynk. Jakby na tej skałce. Już go tu widziałem, ale... Straciłem z oczu. Trudno. Widzę za to perłę. Aha, i znowu się oddalam od domu. No pięknie. Zachłanność kiedyś mnie zgubi, słuchajcie, normalnie. Dobra. Ale jeszcze ten piaskowiec podniosą. Głodny już jestem, w brzuchu mi burczy, przemoczony. Ale pazerny za to. Dobra. Okej. Do góry, do góry, do góry, do góry. Można powiedzieć, jutro też jest dzień. Jutro też jest dzień. Jutro też będzie można nurkować i zbierać zasoby. Dlatego dzisiaj... O, mocno głodny już jestem. Mocno głodny już jestem, to zjem dwie jagódki. Już trochę mniej głodny jestem. Dobrze. No, i wróciłem jakoś do domu, słuchajcie, udało się po naprawdę długiej wyprawie. Zobaczmy, cośmy z tej wyprawy przynieśli przede wszystkim. 42 kawałki piaskowca, pięknie. Czyli od razu je tutaj wkładamy, żeby się wytapiały. Przynieśliśmy też z tej wyprawy wodorostów 25 sztuk, elegancko. Przynieśliśmy z tej wyprawy rudę cynku. Więc ja może wezmę tak, aha, jak wezmę szkło, to mi to nic nie da. Zabiorę potas, przepraszam, potasu chciałem powiedzieć, czyli zupełnie spokojnie mogę ją tutaj wrzucić. Gdzieś tam się jeszcze miedź trafiła, ok, w porządku. Zapałki, gwoździe, kura do oprawienia. I od razu zobaczymy, też 60 jednostek popiołu, słuchajcie, więc czy to jest brykiet, czy to jest drewno, to wychodzi, można powiedzieć, na jedno. Dobra, głód mnie strasznie tutaj niby męczy, więc trzeba by coś zjeść, ale zanim coś zjem, to muszę najpierw napalić w piecu. Okej, dobra. Ciach. I teraz tak, ten stek, ta wątróbka, ten tłuszcz niech się topi. I kura, kura nam się zepsuła niestety i kury nie ma. Nie, jest, myślałem, że się zepsuła, ale jest. Dobrze, okej, w porządku. Teraz jeszcze tylko zobaczę 7 pereł, słuchajcie, to też jest naprawdę przyjemny wynik. Powrzucam wszystko to tutaj, co przyniosłem ciekawego i nowego. Perły, okej, cebula to idzie do tamtej skrzynki, nie ma sprawy, jest cebulka, są 3 cebulki, dobrze, robal, tak, listek, okej, żeby mi się nie spaliło, a ja za ten czas zupełnie spokojnie, tak, zjem 3 marchewki, o, zjem jednego pomidora. Tu jest zjedz jednego pomidora. Ok. Tu się już upiekło. Zjemy tego kurczaka. Popijemy wodą. No to jeszcze raz. Upiekł się stek. I upiekła się wątróbka. No! I dopiero teraz naprawdę dobrze się czuję. Moi drodzy, i mogę jeszcze szybciutko zajrzeć do moich roślin. Dalej mamy kłopoty z nawożeniem tutaj i tutaj, ale okej, popiół może sobie jednak zachowam.
Tak jest, trudno, wykorzystam cały potas. Tu i tu. Dobrze. I w tym momencie niech sobie te roślinki rosną, a ja będę się starał pozyskiwać potas podczas kolejnych wypraw. Dobrze. I to by było, powiem tyle, na dzisiaj, bo znowu noc zapadła i trzeba by było troszeczkę odpocząć, a jutro zajmiemy się szkleniem okien.